Nowoczesny ambulans kosztował 500 000 zł. Karetka jest w pełni wyposażona w urządzenia medyczne do ratowania ludzkiego życia. Ma nowoczesną lawetę, ma ten sprzęt, o którym wspomniałem, czyli defibrylator, masażer, respirator, no wszystko, co jest potrzebne, tlen, urządzenia audiowizualne. W środku pojazdu znajdują się nowoczesne nosze, które bardzo chwalą sobie ratownicy. Ważą tylko 20 kg i mogą udźwignąć do 250. W pełni zautomatyzowana, kiedyś było trzeba dużo siły wykorzystywać, teraz po prostu są grzechotki, zębatki, które bardzo mocno stopniują nosze. Przy ciężkim pacjencie, nieraz pacjent waży ponad 100 kg, 150. Oprócz nowoczesnego ambulansu lubińskie pogotowie otrzymało również defibrylator. Ma możliwość przesyłania badania pacjenta, czyli badania EKG bezpośrednio na oddział kardiologiczny, gdzie lekarz kardiolog może ocenić stan pacjenta i ewentualnie wskazać, jakie dalsze postępowanie jest z pacjentem. Czy wieźć go na kardiologię, czy do szpitala, na SOR, czy na izbę przyjęć. Dzięki wsparciu samorządów do pogotowia ratunkowego trafił ponadto autopuls. Czyli tak zwany masażer serca u pacjentów nieprzytomnych. Nie trzeba już wykonywać masażu serca ręcznie, tylko za pomocą tego urządzenia. To urządzenie umożliwia też transport pacjenta w czasie masażu, co jest dosyć ważne. Sprzęt jest bardzo nowoczesny, jak tłumaczy Grzegorz Radomski, ratownik medyczny z 20-letnim stażem, zaprojektowany tak, by ułatwić pracę ratownikom. Po zakupie nowego samochodu w lubińskim pogotowiu obecnie stacjonują całodobowo 4 karetki, jedna specjalistyczna i 3 podstawowe.